Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Sobota i środowisko naturalne. Kraina umarłych i otchłań są nas nienasycone. Także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Księga Przypowieści 27:20. Czy prawda zawarta w tym wersecie może być bezpośrednio odnoszona do kwestii troski o środowisko naturalne i niebezpieczeństwa jego nadmiernej eksploatacji? Jak czytamy w oświadczeniu w sprawie środowiska naturalnego, częścią zagadnienia troski o otaczające nas środowisko jest obecnie egoizm człowieka i jego egocentryczne dążenie do zdobywania to coraz większej liczby dóbr oraz stałego zwiększania produkcji, nieograniczonej konsumpcji i uszczuplania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Innymi słowy, ludzie chcą coraz więcej, a jednym źródłem, z którego mogą to pozyskać, jest ziemia. Jednak zużycie surowców naturalnych jest tylko zewnętrznym skutkiem problemu. Sedno problemu tkwi w nienasyconej ludzkiej chciwości. Kiedy ostatnio słyszałeś kogoś, kto niezależnie od stopnia zamożności twierdził, że nie brakuje mu niczego, a zwłaszcza pieniędzy? Przeciw temu problemowi wychodzi Boży dar w postaci soboty. Przeczytaj poniższe wersety odnoszące się do soboty. Choć przeważnie myślimy o nich w innym kontekście, spróbuj pomyśleć o nich w kontekście tego, jak zachowywanie szabatu, przestrzymywanie się od pracy i pogoni za pieniędzmi w tym dniu może realnie wpływać na środowisko naturalne. Druga Mojżeszowa 28:11. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdy w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Nehemiasz 13:16-19. Również Tyryńczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich: co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać, wokół bram jeruzalemskich ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych moich sług z poleceniem: w dzień sabatu nie przyjdzie tedy żaden ciężar. Oczywiście sobota dotyczy pamiętania o Bożym dziele stworzenia, co samo w sobie powinno nas skłaniać do refleksji nad tym, jak to stworzenie traktujemy. Ponadto dzień ten odnosi się do odpoczynku od pracy i zarabiania pieniędzy. Zachowując sobotę, świadomie wyłączając 7 dzień tygodnia z powszedniej rutyny pogoni za pieniędzmi i dobrami materialnymi, nie tylko przypominamy sobie co tydzień, że sensem życia nie jest zarabianie pieniędzy, ale także powstrzymujemy się od czynności, które w nadmiarze mogą prowadzić do szkód w środowisku naturalnym Ziemi. Czy świętowanie soboty pomaga ci ograniczyć chciwość i nieopanowanie, pragnienie posiadania większej ilości dóbr materialnych? Czy ułuda posiadania dóbr często kusi cię do lekceważenia sabatu? Dziękuję.